Witam Państwa, dzisiaj mamy trzeci dzień marca, godzina 10.30. Rozpoczynamy poranny briefing, dzisiaj dzień bez payrollsów, co prawda mamy pierwszy piątek miesiąca, natomiast nie zawsze ten odczyt w ten pierwszy piątek jest e, publikowany. Zazwyczaj tak jest, natomiast nie jest, to, e, nie jest to zawsze, a dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją, można przeczytać u nas na serwisie, do czego e, serdecznie e, zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o e, wykresy, o bieżącą sytuację techniczną, na początek zerkniemy sobie na wykres DAXa, to jest interwał D1, wczoraj bardzo mała zmienność, około tutaj 30 punktów, rynek zamknął się czarnym korpusem i mamy otwarcie również małą luką spadkową, natomiast cały czas na D1 czy też na interwale H4 mamy do czynienia z silną tendencją wzrostową. Tutaj przypomnę, że gdyby pojawiła się jakaś większa korekta to cały czas mamy do czynienia z układem overbalance i dopiero wybicie poziomu 11700 otwierałoby drogę do jakiejś większej korekty dopóki rynek jest powyżej możemy mówić cały czas o silnym trendzie wzrostowym jeżeli chodzi o sytuację natomiast na niższym interwale czasowym w tej chwili istotne będzie to, czy rynek zdoła się utrzymać poniżej tych szczytów, z tutaj z 22 lutego. Jeżeli zobaczymy kolejną świecą, świecę z czarnym korpusem, no to nie wykluczone, że ta korekta nam się tutaj pogłębi. Natomiast zamknięcie się powyżej właśnie tej strefy otwiera nam drogę znowu na kolejne szczyty. Zobaczmy, gdzie ewentualnie rynek mógłby się zatrzymać w przypadku ewentualnej korekty. Tutaj istotnym wsparciem będą okolice współczynnika 61,8%, także dość sporo tutaj rynek miałby miejsca, e, ponad 100 punktów. <laughs> zobaczmy, że e, w tym miejscu oprócz współczynnika mamy wcześniejszą reakcję ceny w tym miejscu, tutaj i jeżeli oddalimy wykres, zobaczmy może to na interwale h4. No to mamy również tutaj zamknięcie korpusów z 26 stycznia, także to będzie kolejne istotne wsparcie w przypadku jakiejś głębszej korekty. Tutaj także mamy otwarcie z 1 marca, także również jest to potwierdzenie tego poziomu, to jest poziom 11860. Natomiast wcześniej, jeżeli wejdę tutaj na interwałem 30, no niestety nic ciekawego tutaj nie widać. Jedyne co to jest wybity układ 1 do 1 na tej ostatniej fali wzrostowej. I tutaj widzimy, że rynek testuje, od drugiej strony to jego dolne ograniczenie, czyli wyjście powyżej, czyli automatycznie powyżej tej strefy wyznaczonej na początku i powyżej górnego, dolnego przepraszam, ograniczenia układu overbalance byłoby sygnałem dalej do... Wzrostów jak na razie skutecznie, to dolne ograniczenie, to dolne ograniczenie skutecznie tutaj powstrzymuje na tę chwilę wzrosty. Zobaczmy, kolejny wykres, to jest para usd USD/CAD, która na interwale D1. Zobaczmy, że od kilku dni porusza się w silnej tendencji wzrostowej, tutaj licząc 4 ostatnie świeczki, mamy ponad 300 pipsów ruchu wzrostowego zostały pokonane tutaj. Te ostatnie szczyty z 20 stycznia, także niewykluczone, że dalej ten ruch będzie kontynuowany. Zobaczmy, jak to wygląda na niższym interwale H4, H1. Bardzo płytkie korekty i silne impulsy. Tutaj na interwale H1 wyznaczę układ overbalance, czyli tą największą korektę w całym ruchu wzrostowym. Zobaczmy, że cały czas ten układ tutaj jest trzymany. Tutaj nieznaczne naruszenie, natomiast szybki powrót. Tutaj kolejna korekta na niecałe 40 pipsów i w tej chwili dolne ograniczenie wypada przy poziomie 1,3372 i dopiero wybicie tego poziomu otwierałoby drogę do jakiejś większej korekty. Jak na razie cały czas mamy tutaj silną... Tendencję e, wzrostową. Gdyby ten układ został wybity, wchodzimy na interwał H4 i wyznaczamy korektę wyższego tutaj, jakby rzędu, czyli z szerszego ujęcia. I zaznaczę e, tutaj ten układ innym kolorem. Więc w przypadku wbicia tego pierwszego układu kolejne wsparcie dopiero 100 pipsów e, niżej, i to jest poziom. Tutaj go zaznaczymy: 1,32. 50. Natomiast w momencie, kiedy rynek będzie nam tutaj wybijał kolejne szczyty, automatycznie te dwa układy geometryczne przekładamy coraz wyżej. I kolejny wykres to jest USD JPI. Na interwale H4 tutaj wspominałem ostatnio o strefie oporu dość szerokiej, ponieważ ona wynika tutaj z tych wcześniejszych kilkukrotnych reakcji ceny, i ta strefa dalej tutaj pozostaje oporem. Zaznaczymy tutaj całą strefę, czyli te wszystkie tutaj dołki, potem testy od drugiej strony, strefa na około 40 pipsów, także dość szeroka e, strefa. Brakuje niecałych 100 pipsów, żeby ją e, przetestować i tutaj na niższym interwale widzimy, że e, w ostatnim czasie ta dynamika wzrostów jest dość e, spora. I podobnie jak na USDK, wyznaczę tutaj układ overbalance. Jak widzimy, cały czas rynek ten układ utrzymuje, dopiero w momencie wybicia. Czyli aktualnie, wsparcie mamy. Tutaj ono też pokrywa się z lokalnymi tutaj szczytami, także mamy strefę na kilka pipsów, okolice również okrągłego poziomu 114.00, tutaj mamy wsparcie. Gdyby doszło do wybicia, no to wtedy możemy mówić o większym spadku, większej korekcie spadkowej, natomiast jak na razie tym scenariuszem bardziej prawdopodobnym wydają się być dalsze wzrosty i to samo co w przypadku usdk jeżeli wybijemy nowe szczyty, nowe maksima, przekładamy taki układ coraz Wyżej i dolne ograniczenie cały czas będzie stanowiło wsparcie, a opór e, czekamy tutaj na okolice 115, e, 20, 115, 50. Tutaj mamy strefę oporu z interwału e, H4. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia e, na rynku w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia.